Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Forza Horizon 2. Zapraszam na kolejny odcinek z tej gry i bardzo dziękuję za tak dużą liczbę komentarzy pod ostatnim odcinkiem z tej gry. Naprawdę bardzo wam dziękuję. Peter napisał, żebym zrobił Mustanga Chevy GT500. Dostał nawet 9 lajków. Kurczę, no widziałem takiego Forda tutaj, właśnie grałem w online. I ten Ford naprawdę, naprawdę wymiatał. Słuchajcie, jak najbardziej, tylko najpierw chciałbym zrobić jakiś inny samochód. Marcin napisał na przykład, że Jeep Willys jest lepszy od mojego Lambo, bo w poprzednim odcinku właśnie było to Lambo, które sobie teraz tutaj widzicie, Lamborghini Aventador. I jedna jeszcze osoba powiedziała, że ogląda się bardzo fajnie, tutaj czytałem taki komentarz, dopóki nie widać jak jeżdżę ogólnie. Jeszcze jedna tutaj osoba pytała o jakąś tam nutkę w grze, więc jeśli nie znacie jakiejś nutki, to po prostu pobierzcie sobie taką aplikację na telefon, Shazam się nazywa, Shazam po prostu tutaj jest napisane. Jeśli czegoś nie wiecie, puśćcie sobie nagranie, po prostu mój filmik i włączcie tutaj myk i aplikacja będzie wam słuchać, co to jest aktualnie za utwór. No i po prostu dowiecie się, co to może być. Proste, prawda? Nie trzeba się cały czas pytać, ani tam dopytywać kogokolwiek. Będziecie znali te nutki, a w Fordzie są naprawdę fajne nutki. Addict Games. Lucek, kiedy zrobisz Forda Transita w Fordzie? Oj, chciałbym go w sumie zrobić, bo ten samochód wygląda ciekawie, ja jestem jego też ciekawy, dlatego że no to jest, kurczę, duże pudło i czy da się go w ogóle jakoś stuningować kozacko? Nie mam pojęcia. Czy gram na Xboxie? Oskar się pyta. Tak, Forza jest tylko na Xboxa. Ile koni te Mitsubishi bez tuningu? Bo tutaj było pytanie... Carlos się pyta. Oj, nie wiem ile tam bez tuningu miało. Chodzi o Mitsubishi Evo chyba 8, które miałem sobie tam w którymś odcinku. Też możecie sobie zobaczyć. Dobra, wiecie co? Tutaj było też pytanie, nie w tym, w tych komentarzach spod ostatniego odcinka, ale w komentarzach jeszcze z poprzedniego odcinka o właśnie BMW M3 E36, które tutaj widzimy. To jest E36? Chyba tak. Tak poznaję po przodzie. Nie lubię tego samochodu, serio, ale zrobiłem go sobie na driftowoza, jak jeszcze nie umiałem tuningować, ale teraz może umiałbym go zrobić sobie lepiej, więc mogę z nim jeszcze coś tam pokombinować, ale to nie dzisiaj. Dzisiaj, moi drodzy, chciałbym spróbować samochodu, który mi się ostatnio przyśnił. Ja wiem, że on w Fordzie jest. Słuchajcie, pewnego razu grałem sobie właśnie na online, tutaj w Fordzie, i spotkałem Subaru, pewne Subaru, takie starsze trochę, nie z tych nowych, takie starsze Subaru WRX, napęd na 4 koła i w ogóle, to będzie chyba na samym końcu. I tak ten gościu wymiatał tym Subaru, ja żadnym samochodem nie mogę go dogonić, serio. Jest napęd na 4 koła, więc tu powinno być jakoś tam, może jakiś filtr albo coś, żeby go szybciej znaleźć. O, jest, AWD. Więc gościu wymiatał. Ja nie wiem, czy dlatego mi się to Subaru przyśniło, bo ogólnie w tym śnie to ja prowadziłem to Subaru. Brzmiało perfekcyjnie, przyspieszało niesamowicie. A może ja już ten samochód nawet mam, nie mam pojęcia. I powiem wam, że wow, mówię, nie, muszę to Subaru zrobić sobie w Fordzie. I tak się zastanawiam, czy to było to Subaru, czy to było to. O, tego nawet nie widziałem. 2015 wersja, wow, nieźle. Jest trochę tych Subaru i widzę, że... Nie, to jest z dodatku. Kurczę, mi się wydaje, że ja jakieś Subaru chyba mam w swoim garażu. Trzeba by było zajrzeć i zobaczyć. Na wszelki wypadek kupię sobie to. Czy mi się podoba Subaru? Ogólnie z wyglądu nie do końca. Ale jeśli chodzi o Subaru, to dźwięk, jaki z siebie wydaje ten samochód,
połączenie silnika Boxer. Właśnie nie wiem, czy impreza akurat ta ma silnik Boxera. Wiem, że ta druga, ta impreza ma na pewno silnik Boxera, ale tamta... Kurczę, no nie wiem, teraz nie potrafię powiedzieć tutaj na odcinku. No dobrze, wezmę na wszelki wypadek tę. Ale później może wezmę sobie tamtą Subarkę. Tak czy inaczej, w tym śnie jeździłem Subarką i byłem porażony tym, jak ten samochód fantastycznie przyspiesza, jak on super brzmi. To była moja taka pierwsza przejażdżka. Jakoś tam, nie wiem, jak ten samochód właśnie tak do końca z wierzchu wyglądał, ale wiecie, jak jest to w snach, no. Macie takie wrażenie, że wiecie, czym jeździcie, wiecie, co tam się dzieje w tym śnie. Po prostu to czujecie i czułem właśnie, że to była jakaś starsza taka Subarka. A nie jakaś tam super nowa. Widzę, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego malowania fajnego, więc chyba wezmę jakiś kolor producenta wybiorę. No i sobie tam jeździłem i o, dajmy sobie taki. To nie jest kolor producenta, ale jest fajny matowy. Biorę. Gdzieś tam chyba policja mnie goniła, czy coś takiego. Tak czy inaczej przejeżdżałem przez miasto z bardzo dużą prędkością i byłem, mówię, porażony przyspieszeniem tego samochodu, a tym bardziej dźwięku jego, więc włączę sobie dźwięk w grze. No i wyłączymy sobie radio, żeby słyszeć, jak ten samochód brzmi. Wow, całkiem nieźle jest to odwzorowane. Ej, naprawdę super brzmi. Może nie z tej kamery z przodu i z kokpitu, ale jeśli mamy taką kamerę jak teraz... Wow, auto brzmi niesamowicie. Oh yeah. Może nie do końca tak Subarowo. Chociaż nie. Na niskich obrotach. Ja słyszałem ten samochód w rzeczywistości. Możecie sobie obejrzeć moją relację z Automaniaka w Hojnie. Nie wiem, ja podlinkuję może jakoś ten filmik. Gdzie właśnie... jestem przy Subarce z tyłu i gościu jeszcze specjalnie dodał gazu, żeby było fajnie słychać. Miałem taki fajny mikrofon i on to fajnie zebrał, ten dźwięk. Troszeczkę takie inne brzmienie ma ten samochód, mi się wydaje, ale ogólnie rzecz biorąc brzmi bardzo podobnie jak w Fordzie. No oczywiście tu się troszeczkę przekłamuje ten dźwięk słuchawek i tak dalej. Powiem wam jeszcze jedno. Właśnie ja nagrywałem różne samochody na takich zlotach i czasami jakiś tam kierowca dodał mocno gazu, no i po prostu z rury wydechowej wydobywał się ogień, zrobił się wybuch taki, buh, no nie? I w takich momentach, jak nagrywa się mikrofonem, może ja mam jakiś słaby mikrofon, ale on kosztował też 300 zł, taki do aparatu, do kamery. Więc on taki słaby wcale nie jest. Ale w każdym razie mikrofon jakoś wycisza ten moment wybuchu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Tak czy inaczej, ucho to wszystko zbiera, ucho ludzkie to wszystko zbiera. I w momencie, kiedy jest ten wybuch, autentycznie nic nie słyszysz. Nic nie słychać przez chwilę. A ja byłem bardzo blisko tego samochodu i... słyszałem tylko taki szum, nic więcej, więc jak to nagrałem i słuchałem na nagraniu, to po prostu było takie coś, takie i nic poza tym, tak jak ja teraz pierdzę sobie ustami, tak, nic poza tym nie było słychać i mnie to strasznie bolało, bo ja myślałem, że to na nagraniu jakoś się uchowa, to takie fajne pierdnięcie. Ale to nie jest to i dlatego myślę, że w 100% nigdy nie odzwierciedli się w grze tego takiego dźwięku, bo ktoś, kto nagrywa właśnie te samochody z rzeczywistości, ten mikrofon inaczej będzie zbierał ten dźwięk niż ludzkie ucho by słyszało, tak? Więc jeśli tutaj ktoś napisał, że Aventador w rzeczywistości brzmi inaczej. Tutaj jedna taka osoba była, ale już nie chcę teraz szukać w komentarzach, bo było ich prawie 400. Jestem naprawdę zszokowany ilością komentarzy waszych. Bardzo dziękuję i
większość to były właśnie takie tematyczne, związane z Forzą, co mnie jeszcze bardziej dopinguje, żeby nagrywać odcinki z tej gry. Bardzo, bardzo dziękuję. Tak czy inaczej, była tam osoba, która mówiła, że rzeczywiście Aventador brzmi w rzeczywistości inaczej, tak jakby głośniej. I no niestety twórcy nie są w stanie oddać tego dźwięku w 100% tej gry czy innej, dlatego że nie mają do tego takiego sprzętu dobrego, no. Jakby dostęp do tego nie... Ucho ludzkie jest inne niż ta elektronika cała, no i muszą, jeśli chcą stworzyć coś bardzo podobnego do pierwowzoru, to muszą to jakoś dorobić w programach dźwiękowych, tak wiecie. Syntezować to, przerabiać, domyślać się, jakby to mogło brzmieć w grze, no i na różnych zestawach słuchawkowych, jak gracze mają, żeby to brzmiało najbardziej zbliżenie do tego, co mamy w rzeczywistości, no nie? Bo ktoś może nawet mieć taką subarkę w domu, zazdroszczę niesamowicie, ale ktoś może sobie mieć taką subarkę w domu i powie, jak kurde, ten samochód, moje auto brzmi zupełnie inaczej niż w tej grze, what the fuck, co jest? Nie ma się co dziwić, no. Tak po prostu jest. Tak jak ja się zachwycam na przykład dźwiękiem Mercedesa C63 w tej grze, ale to jest tak, że no ten dźwięk też został tak zrobiony bardzo ładnie. Powiem wam, że reszta samochodów w tej grze, te dźwięki nie są tak fajnie wykonane. I ten samochód był chyba jakiś sponsorowany albo coś, nie mam pojęcia, tak czy inaczej jest bardzo fajnie wykonany i tyle. Dobra, słuchajcie, no nagadałem się troszeczkę, miałem taki fajny sen, mam taką zajawkę na Subaru teraz i pojeździmy sobie trochę Subaru. Poza tym ten samochód bardzo podoba mi się z tyłu, z przodu nie do końca, ale wiecie co, ja mam tak, że jeśli auto naprawdę spodoba mi się pod względem osiągów i prowadzenia, no to ja się zakochuję już we wszystkim, już idzie wtedy wygląd i wygląd nie ma znaczenia wtedy. Po prostu od razu kocham to auto i tyle. I zostaję. Jak na marginesie, mam wam też do opowiadania parę historii z moim samochodem, także warto zostać ze mną, jeśli chcecie posłuchać coś ciekawego, to zostańcie. Zanim jednak to lecimy sobie prosto do warsztatu tuningowego i zobaczymy, co się uda z tym samochodem zrobić. Szczerze mówiąc, nie chciałbym robić z niego jakiegoś tam koksa niesamowitego, jakiegoś samochodu, który będzie super przyspieszał. Chcę, żeby ta Subarka miała w sobie to coś z siebie. Moment, czy ja dobrze jadę? O, trochę naokoło, ale okej. Żeby miała coś z siebie, to takie miękkie zawieszenie terenowe. Myślę, że możemy coś takiego zrobić do wyścigów przełajowych. Obym tylko właśnie nie wylosował jakichś wyścigów na asfalt, jeśli będę robił przełajówkę. Ale możemy też zrobić samochód uniwersalny, nie ma problemu. Tak czy inaczej, dźwięk wozu jest świetny. Teraz został troszeczkę przytłumiony przez muzykę, ale mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe. Muzyka bardzo, bardzo tutaj pasuje do ogólnie tego takiego luzackiego gameplaya. No dobrze, to zróbmy sobie w takim razie jakieś ulepszenie tego wozu. Nie, jakieś takie kosmetyczne dosłownie. Nie chcę, żeby ten samochód jakoś super szybko jeździł. Prawdę powiedziawszy, na takim poziomie jak teraz jedzie, przyspiesza i w ogóle jest całkiem w porządku. I mamy tutaj klasę B. No nie wiem. A, jeszcze właśnie, nigdy nie korzystałem z opcji konfiguracji tuningu. To są tuningi chyba stworzone przez innych graczy. Sleper Subaru. Tak się nazywa to ulepszenie. I to jest S2. Wow. No ale tutaj mamy w klasie B na przykład taki tuning. Ja z tego dzisiaj skorzystam. Zobaczymy. Zobaczcie, że to są na pewno tuningi zapisane. Aha, tu są autorzy pokazani. Nie mogę wam pokazać myszką, ale jest tutaj tak. Jest marka samochodu Subaru WRX STI. Jest data chyba utworzenia tego presetu. I jest jeszcze autor. Czyli to jest po prostu sobie jakiś tam gracz. No i mamy nazwę tego czy tam czy innego tuningu. I możemy sobie wybrać, prawda? No i nie wiem, co tutaj wybrać, szczerze mówiąc, ale właśnie chciałbym tej opcji spróbować w Forzie. Wow, tych tuningów jest tutaj sporo dla Subarki i mogę sobie wybrać, co mi się tylko podoba.
Nie wiem właśnie, czy robić do A. Prawdę mówiąc, nie mam jeszcze dobrego samochodu w B. No zobaczymy. Na razie zrobię w B. A jak mi się nie spodoba, albo nie będzie mi się podobało, to zawsze mogę sobie zainstalować do A, albo do S1, albo do S, nie wiem, 2, bo jest tylko S2. Dobra, kupujemy. Ja sobie tak tylko zerknę, co my tutaj mamy w tym samochodzie. Czy mamy jakieś możliwości przerobienia go, czy coś? No, bo czasami nie jest instalowany dyferencjał, ale myślę, że jeśli to jest instalowane... A właśnie, można go zmodyfikować. Chcesz usunąć? Nie. A właśnie, czyli nie możemy tego modyfikować, ale ja bym chciał zerknąć, jak wygląda ten tuning. Czy nagle samochód nam nie zacznie dziwnie wariować albo coś. Zresztą nie da się aż tak chyba tego... A, nie można nawet obejrzeć. Zobaczcie. I to jest nie tylko tuning osiągów zrobiony, ale również tuning wizualny. Samochód jest obniżony, więc na pewno mamy tutaj zainstalowany tuning zawieszenia, sportowe jakieś albo wyścigowe. Kolor sobie wybrałem i mam taki, jaki był. Felgi są zmienione. No i właściwie tyle. Ospoilerowanie się raczej nie zmieniło, tak samo jak zderzaki. Chciałbym też sprawdzić, jakie ten samochód ma opcje, ale wiecie co? Dzisiaj sprawdzimy sobie właśnie opcję takiego wczytywania już stworzonego wcześniej przez kogoś innego tuningu. I zobaczmy, jak to się spisze, co? Bardzo bym chciał tym samochodem pojeździć. Chyba jeszcze tą klasą się nie ścigałem ani razu. A też no, ciężko mi tutaj troszeczkę się rozeznać, jak ten samochód jest zrobiony. Ale widzę tutaj, że jest lekki negatyw na przednich kołach, na tylnych nie. Więc samochód powinien być nadsterowny. Też nie wiem, jak jest rozłożony napęd. Nie wiem nic praktycznie, to mnie troszeczkę boli. Ale może postarajmy się ten samochód wyczuć tak o, jeżdżąc nim po prostu, nie tuningując go, nie bawiąc się w te wszystkie ustawienia. Postarajmy się go nauczyć na takim tuningu. Myślę, że potrafię. Zobaczymy. Jedźmy sobie na mistrzostwa. Gdzie to jest tym razem? Myku, myk. Tutaj mamy coś. Kawałek drogi. Muszę zawrócić. Źle odwróciłem koła. Bym się fajnie tak odwrócił i by spalił kapora. No ach, ten sen o Subaru. Tylko nie jestem właśnie pewny, czy to było to Subaru, czy inne. Wow, tu jakieś offroadowcy. Tak więc tak, co do mojego samochodu, no to miałem taką niefajną przygodę, to znaczy ja użyłem jakiegoś szamponu, nawet nie pamiętam jakiego. Użyłem jakiegoś szamponu z woskiem i wiecie co zrobiłem? Zrobiłem błąd, bo po umyciu tym szamponem samochodu ja po prostu tego nie zmyłem. I no niestety, w Polsce mamy, a raczej u mnie taka woda jest, nie wiem jak wreszcie Polski, w pozostałych miastach czy obszarach, ale u mnie woda jest dosyć twarda i... Chodzi o to, że został kamień na tym samochodzie, takie zacieki się porobiły, a warstwa tego szamponu utworzyła coś takiego, czego nie mogłem zmyć i te zacieki zostały pod tą warstwą. Nie mogłem sobie z tym jakoś, jakkolwiek poradzić. Próbowałem takiego specjalnego rozpuszczalnika do właśnie wosków starych na samochodzie. Powiem wam, że nie pomogło i trzeba było naprawdę dużo i mocno trzeć, żeby to zlikwidować. I naprawdę szukałem jakiegoś takiego rozwiązania, nawet pojechałem do takiej specjalnej ręcznej myjni, gdzie chciałem się dowiedzieć, jak mogę to usunąć, no i tam próbowali to umyć jakoś pod ciśnieniem i w ogóle coś tam kombinowali przy tym samochodzie, mówią, no nie, to nie schodzi, to nie schodzi. Jedyne, co by można zrobić na tym samochodzie, to polerkę. No i ja mówię, a ile taka polerka? A oni mówią, no 1000 zł będzie kosztować. Ja tak sobie myślę, no kurde, 1000 zł, coś tu jest nie tak. No rozumiem, może by tam dużo pracy to kosztowało i tak dalej, ale 1000 zł. Słuchajcie, no tak minął jakiś tam czas, szukałem rozwiązań różnych w internecie, jak się z tym uporać, a naprawdę te zacieki, one były takie,
jak to powiedzieć, z daleka tego nie było widać, więc całkiem okej, okay, no nie? Ale jeśli podchodziło się do samochodu... moment, tylko wezmę sobie samochód. Nicea to jedno z najpiękniejszych miast świata. Dobrze, świetnie, tylko ja chcę już wybrać, okej. Okay. No i biorę moją Subarkę. A był jakiś samochód podobny. To było chyba Mitsubishi. Nie wiem, czy ja już mam taką Subarkę. Nieważne. No i jak się podchodziło do samochodu, to właśnie był problem, bo było widać te cholerne zacieki. I mnie to strasznie bolało. No jako... osoby, która bardzo lubi samochody, a szczególnie moje dziecko, jak ja to mówię, na swoje autko, no to no, ciężko mi było i naprawdę był to powód, dla którego wypadały mi chyba włosy ostatnio, a teraz odrosły, bo znalazłem w końcu rozwiązanie i to rozwiązanie, nie uwierzycie, tak tanie i banalnie proste, ale no trzeba to zrobić sobie samemu, ale jest to proste rozwiązanie. Nie spodziewałem się naprawdę. Pojechałem sobie do mojego takiego zaufanego mechanika, który głównie specjalizuje się lakiernictwem. No tam naprawia karoserię samochodów, jeśli ktoś tam sobie rozbije, czy po prostu renowację robi i tak dalej, no nie? I on mi powiedział, słuchaj, wiesz co, to można łatwo zrobić. A takie oczy, no myślę sobie, zajebiście, niech sobie to podejdzie i zobaczy, jakie to jest. Niech sobie to szmatką poteguje i zobaczy, czy da radę to ściągnąć. Słuchajcie, on wziął taką pastę czyszczącą za 12 zł, którą kupił na stacji benzynowej. Wziął tą pastą, przetarł dosłownie dwa razy i nie było śladu. A w dodatku lakier odzyskał jakiś taki... głęboki blask, nie wiem jak to określić, ale nie widać takich mikrorysek na nim, jak się na przykład poświeci bezpośrednio światłem na nim, no nie? Czasami tam widać jakie ryski. Nie wiem, czy ktoś z was czyścił kiedyś samochód, ale widać jakie ryski. I on mi to zrobił i mówi, no i tak rób, pokazał mi jak to robić. I tak rób po całym samochodzie i powinno być w porządku. Ja taki już uradowany i w ogóle... Ach, myślę sobie, no zajebiście. Ale tak jeszcze mu nie wierzyłem, bo w sumie były jakieś tam zacieki takie świeże. Jak myłem sobie samochód na mnyni tam bezdotykowej, no to właśnie myłem sobie samochód i może myślałem, że to są takie świeże zacieki. Zacieki nie to są te z tego szamponu głupiego, tylko są te nowe i je było łatwo zetrzeć. Ale słuchajcie, nie, ta pasta zdziałała cuda i... kosztuje tylko 12 zł, a tamci goście na tej myjni ręcznej chcieli mnie skosić 1000 zł. Kupiłem sobie 3 takie tubki, bo muszę cały samochód objechać, nie tylko tam jeden element. Kupiłem sobie 3 tubki tego preparatu i zacząłem nim po prostu trzeć. To jest chyba jakaś pasta polerska, ale tam jest napisane, że to jest pasta do czyszczenia ogólnie samochodu i do przywrócenia blasku. Ona, no i oczywiście trzeba to robić jak samochód jest zimny, jak karoseria na samochodzie jest zimna, nie można tego robić na słońcu, jak już to tylko w cieniu, a najlepiej to wieczorem albo wcześniej rano, no oczywiście dla mnie najlepszą opcją jest wieczorem. No i tak sobie właśnie wczoraj sobie tak, znaczy dla was to będzie w sumie przedwczoraj, no, jak oglądacie ten filmik w sobotę 5 czerwca. No to dla was to będzie przedwczoraj. Tak czy inaczej, bawienie się z tym i można powiedzieć polerowanie tego samochodu, nie całego, bo zrobiłem to tylko w tak, przedni prawy błotnik. Ogólnie tak, cały przód, czyli błotniki, maska i zderzak, plus lampy. Bo na lampach też to gówno zostało. No i drzwi kierowcy, plus tam klameczki, no i cały dach. I cały dach zrobiłem w sumie. I powiem wam, że ten samochód, jak on teraz wygląda? A to jest taki kontrast między tym, co... Co to jest? Boże! Jeju, ale ten samochód jest DLC, ja nie mogę go kupić. O Boże! No, ale ja mam taki kontrast między tym, co było jeszcze wcześniej,
a tym, co jest teraz na tym samochodzie. I różnica jest kolosalna. No normalnie podchodzę do tego samochodu, to mam ochotę go przytulić. Jest taki piękny. A to jest... To jest coś wspaniałego, powiem wam. No to jest moje dziecko i będę o niego dbał. Moja dziewczyna śmieje się, bo dzisiaj mówię do niej... No, bo dzisiaj po nią przyjechałem i ona mówi sobie tak, a co tu tak brudno w tym samochodzie w środku? Ja mówię, a bo wiesz, pieszczę go i ten z zewnątrz i dopiero na zewnątrz sobie jadę jakby tą pastą i na zewnątrz działam. A ona powiedziała, a to macie taką grę wstępną. No, po prostu mnie to rozwaliło. No i co? Zaczynamy sobie mistrzostwa. Zobaczymy. Dobra, to mistrzostwa Modern Rally. Zaplanowaliśmy Modern Rally terenowych, więc możesz przetestować silnik. Okej, kolego, wybierz wyścig, aby rozpocząć mistrzostwa. Okej, no to co? Gdzie ja jestem? Chyba jestem gdzieś tutaj. Dobra, a nie, tu jestem, dobra, nie widziałem swojej ikonki. Zaczniemy sobie od początku. Także wow. Ten samochód, no jak doprowadzę go do porządku, to myślę, że nagram jakiegoś specjalnego vloga właśnie poświęconego, który będzie poświęcony temu samochodowi mojemu. Nie chcę się chwalić, bo tu nie ma się czym chwalić. To jest Volvo V50 siódmy rocznik. To nie jest jakiś super samochód, nie wiadomo co, ale jest to auto, które zdecydowanie bardzo lubię, bardzo odpowiada moim potrzebom i w sumie, jak na moje ludzkie potrzeby, jest również mało popularne w Polsce. To zależy też w jakim mieście może, no bo w jednym mieście jeździ tych samochodów więcej, w innym mniej, ale ogólnie to najwięcej jest tych Passatów, no i ja na Passata nie chciałem się zdecydować. Zresztą Volvo V50 jest mniejszym, bardziej zgrabnym samochodzikiem i myślę, że no moim zdaniem trochę lepiej wykonanym w środku i w ogóle to wszystko jest lepiej sprasowane. A tu mamy mojego Lancera Evo. 8, dobrze powiedziałem, że 8, tylko że to jest S1 klasa, nie, dobra, ja biorę moje Subarku. No, więc jak go doprowadzę już do takiego super porządku, będzie się błyszczał i w ogóle porobię jakąś taką prezentację, jakiegoś takiego vloga, coś takiego, żeby wam pokazać też ten samochód. To oczywiście nie jest na takiej zasadzie, że chcę się pochwalić czy coś, tylko chcę zaprezentować jako... Myślę, że duża część osób, która ogląda ten materiał, interesuje się samochodami, więc może to być coś fajnego. No. Oj, mógłbym opowiadać o tym samochodzie. No teraz będzie mnie czekać wymiana rozrządu i parę tam takich drobnych napraw. Bo już ogólnie na tym rozrządzie to jest też ciekawostka tego samochodu. Prawdopodobnie ten samochód ma ten mój. Ma rozrząd na łańcuchu, bo producent podaje, że można na tym rozrządzie przejechać 240 km ogólnie. 240 tysięcy km, sorry. Na jednym rozrządzie, więc to jest prawdopodobnie łańcuch. No i właśnie teraz mi się zbliża 230, no i chciałbym sobie ten rozrząd już teraz wymienić na 230, żeby później nie było problemów. Producent gwarantuje, że ten rozrząd powinien do tylu dociągnąć, no ale ja też nie wiem, jak poprzedni właściciel traktował ten samochód, czy mu dawał ostro po garach, czy nie, czy się z nim delikatnie obchodził, no to tak naprawdę dużo od tego zależy, nie? Więc no wolę zrobić to sobie jednak wcześniej i mieć później święty spokój, wiedzieć, że samochód jest do dyspozycji i nie powinno mu się nic z tym zdarzyć. A, jeszcze jedna sprawa odnośnie karoserii. To właśnie tak przeglądałem sobie różne rodzaje ochrony nadwozia i wpadłem na taki sposób ochrony, a konkretnie całego przodu. Bo wiecie, jak się jedzie po autostradzie, dużo jest takich małych kamyczków, które przy dużych prędkościach wbijają się dosłownie w karoserię i robią małe dziurki. A szczególnie na polskich drogach, na polskich autostradach, gdzie... No teraz jest dużo remontów, na przykład na S3, tam na wysokości Gorzowa,
i tam jest dużo pyłu, dużo kamyczków. Jak się jedzie za jakimś samochodem, to ci się wbija w lampy, w płotniki, we wszystko, w maskę i robi się masakra dosłownie. Znalazłem właśnie takie rozwiązanie. Jest to folia, jakaś specjalistyczna, może być bezbarwna, może być z kolorem, która właśnie chroni od takich gówien. A nawet jeśli ona się popsuje, no to zawsze lepiej wymienić folię niż pomalować cały samochód od nowa, no nie? Chociaż muszę przyznać, że jak się tak przyjrzeć na przód mojego auta, to łącznie z lampami, ze zderzakiem, jest dużo właśnie takich kropeczek. Z daleka tego nie widać, ale jak się przyjrzy, to jest dużo takich kropeczek od tych cholernych kamyczków. I no, będę musiał coś z tym zrobić, nie chcę, żeby tak wyglądał. A wiadomo, że im więcej takich małych, negatywnych szczegółów się pousuwa, tym całość, czyli cały samochód będzie wyglądał lepiej. Dlatego chciałbym sobie to porobić i mieć to po prostu z głowy. I chcę, żeby ten samochód jakoś ładniej już wyglądał i w ogóle, no nie? Więc tak sobie pomyślałem o takiej folii. Nie wiem, czy to jest taka sama folia, jak się nakleja na telefony, te takie szkiełko jakby. No, no jest, ona jest chyba bardziej elastyczna, rozciągliwa. To też są różne rodzaje tych folii. Tak czy inaczej, widziałem na jakimś zagranicznym kanale na YouTubie, jak gościu oklejał oczywiście pewnie dużo lepszej klasy folią niż ja bym sobie taką kupił, ale oklejał jakieś swoje Ferrari. No i pokazywał, jak to właśnie działa. Tak czy inaczej, nie chciałbym robić takiego wiejskiego tuningu jak niektórzy, że oklejają sobie maskę i to wygląda jak włókno węglowe na jakiejś tam starej Hondzie. No to wygląda okropnie. Nie chciałbym czegoś takiego robić. Dajcie spokój. Ale chciałbym, żeby jeśli już będzie to jakaś folia, jakiś kolor, to żeby to był kolor taki jak lakier samochodu. Albo coś, co będzie pasowało, na przykład jakiś jasny. Ja myślałem o tym, żeby zrobić to moje Volvo w taki piaskowy kolor. Ale no, moje Volvo jest ogólnie czarne. I macie zresztą zdjęcie na Instagramie, chcecie, zobaczcie sobie. No moje Volvo jest czarne, ale piaskowy kolor też widziałem, bo jest ogólnie Volvo ma jako te kolory producenta u siebie do wyboru właśnie taki fajny piaskowy kolorek i to pasuje, naprawdę fajnie wygląda. No ale ja mam czarne wnętrze, mam skóry i to nie do końca będzie pasowało, myślę, takie jasne do tych skór w środku ciemnych. Dlatego myślę bardziej o jakimś ciemnym kolorze, a najlepiej czarnym, taki jak jest lakier. Chociaż z drugiej strony też nie wiem, czy te folie oddają taki fajny metaliczny połysk tego lakieru, jak lakier, prawda? Lakier jest... No lakier to jest lakier, no masz głęboki kolor i ładnie to wygląda, a jednak te folie dają taki sztuczny błysk. Nie wiem, czy uda się uzyskać jakiś fajny efekt. Tak naprawdę musiałbym się jeszcze lepiej rozeznać w tym temacie, ale jest to zawsze jakieś rozwiązanie, szczególnie na naszą sytuację na drogach, gdzie... O, jeszcze inna sytuacja. Jedziesz sobie za samochodem i ktoś załatał sobie dziurkę. Nasypał trochę tam żwirku i tak nie ubił, niczym nie skleił, o, po prostu tak zostawił. Jedziesz za jakimś samochodem i przy dużych prędkościach spod jego kół leci kilka takich kamyczków. To nie musi być dużo. Kilka takich kamyczków przy dużej prędkości robi ci z karoserii sito dosłownie. Mnie to tak boli. Jak jadę samochodem, to aż... No, nie ma kogo wtedy ten... Nie ma wtedy kogo o to oskarżyć, ani, nie wiem, udowodnić czy coś. Zrobił dziurę, zrobił kupę i zostało, tak. To jest denerwujące. No ale to i tak nic w porównaniu z tym, co się dzieje na autostradach. To jest w ogóle masakra. No, ale trzeba jakoś przeciwdziałać i myślałem o takiej folii. No zawsze lepsze rozwiązanie niż taki suchy lakier, prawda? A też muszę brać pod uwagę, że lakier jest dużo bardziej wytrzymały od folii i w gruncie rzeczy jakby się pomalowało cały ten przód, w ogóle cały samochód, no to on by dłużej wyglądał ładnie może. No ale też taki lakier, jak daje producent na samochód, jest nieporównywalnie wyższej jakości niż to, co możemy pomalować, tak? Na nowo jakby na samochodzie. Zresztą tutaj w grę prawdopodobnie wchodzi też piaskowanie niektórych elementów albo wytarcie
ewentualnie jakichś małych wgniecyniutych kamyczków, bo to karoseria musi być idealnie równa. Tak myślę, no. Nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale na lakierowanie samochodu składa się, dużo, dużo elementów i dużo, dużo pracy, zanim rzeczywiście psiknie się ten samochód ilomaś tam warstwami lakieru. Więc to na pewno nie jest tania sprawa. Najtaniej by było chyba po prostu okleić się samochód jakąś folią i tyle. Dużo gadam, co? O tych samochodach. No jest o czym gadać naprawdę, bo to jest fajna sprawa, a ja bardzo, bardzo lubię jeździć autem. Muszę też przyznać, że ja do tej pory jeździłem dużo Passatami głównie, bo tak jeździłem. Miałem dostęp do tych samochodów i z nimi jakoś się zaprzyjaźniłem. I muszę powiedzieć, że Volvo V50 jest zbudowane ogólnie na ramie czy na podwoziu Forda Focusa. Kurczę, tylko nie wiem jaka to jest wersja tego Focusa. Tak czy inaczej, no jak patrzę, jak widzę na ulicy Forda Focusa kombi, no to mówię, o, jedzie braciszek. Nie specjalnie przepadam za tymi Fordami, bo dużo się oglądałem u mechanika tych Fordów. Nie mówię, że Volvo jest idealny i że się nie psuje, bo się psuje jak każdy samochód. To też zależy od użytkowania, no ale raczej nie chciałbym Forda. Też moja koleżanka miała Forda Focusa jakiegoś chyba z 2002 roku i strasznie, strasznie się psuł. Ale są osoby, które mają na przykład stare Fordy Mondeo i mówią, że samochód jest niezniszczalny, więc nie mam zdania co do tych wozów, nie? Może kiedyś robi lepsze czy gorsze, nie mam pojęcia. Tak czy inaczej, Volvo jest to na ramię Forda Focusa i całe to zawieszenie jest dużo twardsze od tego, co mamy w Passacie. I czuć ogólnie to, jak ja się przejechałem tam kilkadziesiąt czy kilkaset pierwszych kilometrów, no to jest znaczna różnica. Ale nie jest to na takiej zasadzie, że wsiadasz i od razu poskakujesz na każdym wyboju, tylko samochód jest bardziej sztywny i tyle, ale to nie jest jakaś tam duża ingerencja w komfort jazdy czy coś. Jest w porządku. Ja się do tego przyzwyczaiłem, ale osoby, które przesiadają się właśnie z Passata do Volvo, mogą to odczuć, że jest troszeczkę bardziej twarde, ale ja się pocieszam tym, że na zakrętach mam lepsze panowanie nad samochodem. Chociaż przy takich prędkościach, jakie my osiągamy na tych naszych drogach, jeżdżąc z punktu A do punktu B, to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia. Powiem wam, że te przepisy drogowe, one są zrobione, oczywiście nie jeździcie jak wariaci 200 na godzinę po drodze takiej zwykłej. W ogóle po żadnej drodze. Ale te drogi są i ogólnie te przepisy zrobione są tak, żeby kurczę, największy baran nie spowodował żadnego wypadku. Ale oczywiście tutaj w grę wchodzi zmęczenie, no jak ktoś idzie sobie, wraca sobie, nie wiem, z jakiejś imprezy, powiedzmy, że nie pił, nie? No bo nie wolno ogólnie jeździć po pijanemu, a zresztą nie wolno jeździć nawet jak się jest zmęczonym, bo zmęczenie też bardzo, bardzo negatywnie wpływa na naszą reakcję. I każdorazowo, kiedy czujesz się źle, nie wiem, kiedy masz nawet sraczkę, nie można prowadzić, no lepiej dać komuś innemu to kółko, niech on prowadzi, bo podczas jazdy trzeba być naprawdę skupionym. A właśnie, też wam opowiem fajną ciekawostkę, którą ostatnio czytałem w jednej fajnej książce na temat prowadzenia samochodów, ale to za moment, więc przede wszystkim przestrzegam, jeśli jesteś przyszłym kierowcą albo jesteś młodym kierowcą, jeśli masz możliwość, nie jedź, jeśli jesteś zmęczony. I oczywiście wiem, ja też to przeżywałem, będąc takim początkującym kierowcą. Zresztą dalej jestem początkującym, chociaż mam prawko od 7 lat już i jeżdżę dosyć dużo. Od grudnia zrobiłem jakieś 15 tysięcy kilometrów, co jak na gościa, który jest raczej takim mało wycieczkowym typkiem, no i to jest dużo, myślę. Ogólnie to jest dużo. Osoby, które są z mojego otoczenia, mówią, że to jest dużo, więc dla mnie to jest dużo.
ale dla kogoś, kto na przykład jeździ samochodem flotowym, to jest może mało. Dobra, odbiegam od tematu. Nie jeździcie, gdy jesteście zmęczeni. Ja wiem, że tutaj męska duma czasami odbiera rozum i mówi: ole, ja sobie dam radę, Lucek, co ty gadasz, ja sobie dam radę, dojadę. Przecież ja jestem dobrym kierowcą, mój tam tata mówi, że jestem świetny, moja mama lubi ze mną jeździć, a instruktor na prawie jazdy powiedział, że ja w ogóle nie wiem, co tutaj robię, skoro ja już tak wspaniale jeżdżę i w ogóle. I tak samo zdałem prawko za pierwszym razem, jestem dobry, mam super reakcję i super obsługuję samochód. Ale wszyscy jesteśmy ludźmi, każdy z nas może spowodować wypadek, kraksę, cokolwiek, przez nawet chwilę rozkojarzenia. Więc odłóż telefon, nie wiem, cokolwiek, co rozprasza twoją uwagę. Dwie ręce na kierownicy i jazda. Ja też właśnie, widzieliście niektóre moje vlogi, że trzymałem kierownicę jedną ręką i tak sobie, o, machałem, na luzie jechałem, prawda? Oczywiście wtedy jechałem wolno, bo jechałem gdzieś tak 60 na godzinę, no raz co jechałem szybciej, bo był taki vlog, że jechałem szybciej, tam 100 i trzymałem kierownicę jedną ręką. Nie można tak, naprawdę nie można z wielu względów. Z tego względu też, że musimy mieć nawyk trzymania kierownicy za dwiema rękami. Nie sztywno, bo też nie zawsze sztywno powinno się trzymać kierownicę, ale o tym może opowiem dzisiaj, może kiedy indziej zobaczę. Powinno się mieć te dwie ręce na kierownicy, jak jedzie się szybciej. Jak tam jedzie się po mieście, stoi się często na światłach, no to wiadomo, że jedna ręka na drążku zmiany biegów, druga ręka na kierownicy i się jedzie. No to jest normalne już, że tak się jeździ, bo w mieście nie osiąga się jakichś tam masakrycznych prędkości, a często trzeba zmieniać biegi. Chyba że masz automat, no to ci jest wygodniej. Ale nie można mieć takich właśnie złych nawyków w prowadzeniu, które w krytycznych sytuacjach, kiedy musisz podjąć odpowiednią akcję bardzo, bardzo szybko, działają głównie nawyki i głównie twoje odruchy i instynkt przetrwania. I w tym momencie nie masz czasu się zastanawiać nad tym, jak złapać kierownicę dwiema rękami. W tym czasie musisz ją już trzymać i musisz być gotowy podjąć bardzo szybką akcję, o której nawet nie możesz myśleć, o którą musisz zrobić całkowicie odruchowo, żeby przeżyć często, po prostu. Żeby ominąć jakąś przeszkodę, albo podjąć jakąś akcję, która uratuje komuś innemu życie. Cokolwiek. I trzeba mieć takie dobre nawyki. Inna sprawa. Też, nie będę już mówił o tym i truł o tym bezpieczeństwie, no nikt nie lubi sobie tego jakby wbijać w głowę, tak, że trzeba uważać i tak dalej. Ja jestem też młody i też lubię sobie poszaleć w wielu sytuacjach, ale w momencie, kiedy wchodzi w grę życie innych osób, no to wolę jednak puścić nogę z gazu i zachowywać się bardziej ostrożnie. Ale też jestem człowiekiem, też popełniam błędy. Nie patrzcie na mnie jak na jakiś wzór czy ideał, nie wiadomo kogo. Też jestem człowiekiem i też czasami przejmuje nade mną władza jakaś inna moc, typu, nie wiem, ego albo coś innego, więc też popełniam błędy, żeby nie było, że jestem idealny, ale też znalazłem taką fajną ciekawostkę, to już abstrahując od w ogóle tych wszystkich wytycznych co do prowadzenia samochodu. Jest w człowieku coś takiego, że może się skupiać jakby na jednym punkcie, mówię tu o wzroku oczywiście, może się skupiać na innym punkcie, na przykład jadąc samochodem, skupiasz się na tablicy tego samochodu, który nas poprzedza teraz, no nie? Albo na jego lusterkach, albo na czymkolwiek. Albo na jakiejś lasce, której dupa prześwituje zza spódniczki. Cokolwiek. Skupiasz się na tym jednym punkcie i tracisz jakby kontrolę nad tym wszystkim, co dzieje się jednocześnie w lusterku, jednocześnie w twoim aucie, jeśli obroty przekraczają dopuszczalną wartość, albo nad czymkolwiek, na co powinieneś bardziej zwrócić uwagę niż na tą dupę czy rejestrację, cokolwiek. Jest ogólnie w nas taki specjalny mechanizm, w naszych oczach. Moment, ja mam jeszcze jakieś zawody tu do roboty? A, tu coś jest. Ja już myślałem, że koniec.
Mamy taki mechanizm, który pozwala nam widzieć wszystko dookoła w 120 stopniach naraz. Nasz mózg jest w stanie to przetworzyć. I jak to zrobić? To się nazywało... Oj, widzenie inter... Oj, już zapomniałem jakie. Ach, nie powiem wam. No zapomniałem, jak to się dokładnie nazywało. Tak czy inaczej, w ten sposób na przykład patrzą na świat osoby, które medytują. Na przykład, jeśli nie zamykają oczu, tylko sobie patrzą. Medytacja to nie jest tylko takie coś, że o, usiądziesz sobie, nóżki złożone, pięknie czy coś. Tylko medytacją może być na przykład podejście do okna, trzymanie sobie kubka z gorącą herbatą i patrzenie przez to okno gdzieś. Nie skupianie się na konkretnym punkcie, tylko patrzenie po prostu przed siebie. I w momencie, kiedy ty jedziesz sobie tym samochodem i patrzysz po prostu przed siebie, ale nie patrzysz na nic konkretnego, tylko patrzysz. Tak o, jak ja teraz patrzę, nie patrzę na to tam Mitsubishi, które mi wyprzedziło, tylko patrzę w oddal, ale nie skupiam się na niczym konkretnym. Wtedy nasz mózg wchodzi w to takie specjalne widzenie, dzięki czemu widzimy wszystko dookoła, ale troszeczkę mniej wyraźnie. Na przykład, jak patrzysz się tak do przodu, to widzisz jednocześnie, że coś ci tam miga w lusterku, że jakiś samochód bardzo blisko, bardzo szybko się zbliża, że widać jego światła, ale nie widać, jaki to jest samochód, jakiej marki. Widać, że wskazówka obrotów, powiedzmy, dochodzi do jakiegoś tam wysokiego poziomu i ty wiesz, że ten poziom jest już za wysoki, więc czas zmienić bieg, albo po prostu to słyszysz lub czujesz pod pedałem gazu, że auto już nie ma mocy, no to wtedy czas zmienić ten bieg. Czy że nie czujesz przyspieszenia, gdy dajesz gazu, no to czas też zmienić bieg. Jak słuchasz głośno muzyki, no to nie słyszysz, że samochód wyje, no różnie tam jest, no. Mówię tak przykładowo. Widzisz po prostu wszystko, ale niewyraźnie. Widzisz wszystko dookoła w 120 stopniach, ale mniej wyraźnie, niż jakbyś się skupiał dokładnie na czymś. I to jest bardzo, 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 bardzo dobra rzecz podczas prowadzenia samochodu. Podczas prowadzenia samochodu najlepsi kierowcy na świecie właśnie nie skupiają się na konkretnym punkcie, na tym, aby jechać blisko krawężnika, tylko właśnie widzą w ten niewyraźny sposób, ale pod bardzo szerokim kątem. Nasz mózg autentycznie nie jest w stanie przetworzyć wszystkie te informacje, jakie docierają do niego dookoła praktycznie, no bo to jest bardzo duży stopień, to jest prawie że kąt rozwarty, prawie że. No nie no, przesadziłem z tym kątem rozwartym. Znaczy to jest kąt rozwarty, ale chodziło mi tu bardziej... Kurde, ale tu skosiłem. To jest kąt rozwarty, ale chodziło mi o to, że... jaki ten kąt? Boże, nie jest to kąt 180 stopni po prostu, o to mi chodziło. No, ale tak naprawdę to jest bardzo dużo i w ten sposób możemy dostrzec więcej rzeczy dookoła, no. Zobaczcie, powiedziałem coś głupiego i już cię, kurczę, spociłem. Ja tak mam, bo wiecie co? YouTuber ma coś takiego, że jak coś powie głupiego na nagraniu, to przeważnie to wycina, no nie? Bo nie chcę, żeby ktoś pomyślał sobie w komentarzach, o Boże, jaki on jest głupi, Jezu, co on pieprzy. I ja też takie coś mam, że jak coś powiem czasami głupiego na nagraniu, to wytnę, żebyście sobie potem nie myśleli, o Boże, jaki ten Lucek jest beznadziejny albo głupi. Nie chcę czytać tych komentarzy, bo to jest przykre. Ale też jak ja bym oglądał taką osobę, która właśnie się pomyliła, coś tam mówiąc, nie? No to też nie chciałbym za bardzo jej oglądać, albo pomyślałbym, Boże, jaki to głupi koleś jest. Ale no, czasami nie bierze ten taki widz pod uwagę tego, że osoba jest albo zmęczona, albo nie wiem, ogarnia dużo rzeczy naraz, tak? Jak ja na przykład teraz myślę o tym, czy dobrze mi się wszystko nagrywa, że mam już 50 minut nagrania, czy biorę pod uwagę wasze komentarze, czy materiał będzie dla was ciekawy, czy też ta subarka się wam spodoba. Moment, ja chyba źle pojechałem. Czy dobrze jadę na przykład. I myślę jeszcze nad tym, co mam wam do cholery powiedzieć, żeby wam się podobało. I o tym wszystkim myślę naraz, no i
po prostu nie dziwne jest, że coś mi się tam może przejęzyczyć albo nie udać w grze. To jest dla mnie normalne, ja się tym nie przejmuję. Tylko boli mnie później, jak właśnie chcecie, żebym czytał wasze komentarze, a ja czytam takie komentarze w stylu: o Boże, co za głupi koleś i w ogóle jak on się myli, no nie? A ja nie jestem idealny i też są osoby, które może mogą się skupić jednocześnie na tych wszystkich rzeczach, które wymieniłem. Wow! Oh my god! Jednocześnie prowadzić tak zajebisty i spójny komentarz, chociaż powiem wam szczerze, nie spotkałem się z taką osobą jeszcze, a oglądam sporą rzeszę i znam sporą rzeszę youtuberów i każdy ma jakby z tym problem, więc myślę, że to jest nieodłączny element każdego z nas, czyli po prostu ludzi. Można się tego nauczyć, opanować w jakimś lepszym czy gorszym stopniu, ale no zawsze gdzieś tam jakaś pomyłka się wkradnie, ale wy też macie z tego fan, bo możecie się pośmiać, Boże, co on powiedział. Tak jak ostatnio na odcinku z Outlasta powiedziałem, że skóra mi się jeży na włosach, albo przy okazji odcinka z GTA Online powiedziałem, że samochód rysuje karoselią o podwozie. Coś takiego. A chodziło mi, że nadwozie rysuje o podłoże. Także takie przejęzyczenia się zdarzają, no i ktoś sobie po prostu wbija, mówi: no debil. No, normalka, tak? No. I takie komentarze sobie też czytam. Jest to nieprzyjemne, jak się czyta kilka takich komentarzy pod jednym filmem. Większość jest oczywiście pozytywna, no. Każdy wypowiada się tam na temat: o, blisko tam był jakiś fajny samochód. Każdy wypowiada się tam o grze. 90% w ogóle komentarzy jest pozytywnych, ale właśnie te 10% negatywnych komentarzy potrafi zrujnować ci nieraz dzień. No. No ale nie będę wam się żalił, no. Moim zadaniem jest tworzyć fajne materiały i dzielić się z wami moją pasją, moim zainteresowaniem i myślę, że dzięki temu te nagrania są dla was ciekawe, no nie? Tak czy nie? Nie wiem, może tak. Skoro przychodzicie na odcinki z Forzy w takiej dużej liczbie, to myślę, że są ciekawe. Tak czy inaczej, na kolejnych odcinkach będę kontynuował opowiadanie o tej bardzo ciekawej sprawie, jaką jest motoryzacja. Będziemy sobie odkrywać jej zakątki. I oczywiście piszcie w komentarzach propozycje samochodów, jakie warto by było sobie tutaj odwiedzić. Dzisiaj była Subarka. Mamy tu silnik WRX. Ja sobie sprawdzę, czy ta Subarka, która mi się prawdopodobnie przyśniła, którą pokazywałem na samym początku, czy ma silnik Boxera, czy też nie. Silnik Boxer, też możecie sobie o nim poczytać, jest bardzo ciekawe rozwiązanie i nawet mnie dziwiło, jak to kurczę działa, ale działa i jest to coś niesamowitego. Tak czy inaczej, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że podobała wam się moja jazda. Tak naprawdę ani na chwilę chyba nie skupiłem się na tym, co się dzieje na ekranie, tak do końca. Robiłem to bardzo podświadomie. Nie popełniłem jakiegoś większego błędu, jechałem całkiem w porządku. I w ogóle też dziwnie się z tym czuję, że nie powiedziałem nic o grze, tylko głównie mówiłem o samochodach. Ale mam nadzieję, że nie zbijecie mnie za to po uszach i że było całkiem w porządku. Zapraszam was na kolejne odcinki, na razie, pa pa. Tak? Najlepiej prezentuje się ten przód, silnik. Nie wiem właśnie, czy skrócić pakę, bo ona by była gdzieś w tym miejscu ucięta, gdybym ją skrócił. Ale ja już mam taki pomysł, jak mogę ją wykorzystać. Po prostu gracze będą sobie